Dzień dobry, witam się z wami bardzo serdecznie. To jest, moi drodzy, kolejny epizod z podróży FIFA 22 na naszym kanale, czyli kariera Realem Madryt w tym momencie. No bo wcześniej oczywiście były różne inne kluby. Moi mili, nie ma co zbędnie przedłużać. Ostatni odcinek to była katastrofa. Odpadliśmy z Pucharu Króla w pierwszej rundzie. Odpadliśmy z Super Pucharu Hiszpanii w pierwszej rundzie. Co za tym idzie, z postawionych nam celów nie uda się nam zrealizować niczego. Został wykupiony od nas Matthijs de Ligt i musieliśmy się ratować, kupując Joszko Guardiola w perspektywie jeszcze tej kontuzji Sebastiana Galeta. Wprowadzenie Galeta do wyjściowego składu też wydaje się być nierealne. Moi drodzy, ja wiem, że prosiłem was przed tym sezonem o naprawdę wygórowane cele, o takie, których nie będzie łatwo zrealizować. No i nie będę ukrywał, że dowieźliście, bo chyba sama sytuacja pokazuje, po raz pierwszy w historii podróży mamy taką sytuację, gdzie nie mamy zrealizowanych praktycznie żadnych celów. Bo ten cel z zakupem Erlinga Haalanda, wiele osób nadal się sprzecza i mówi, że to jest mocno, mocno naciągana opcja. Moi drodzy, nie będę się z wami sprzeczał, ale uważam, że nie do końca jest to prawda. Uważam, że nie do końca jest to prawda. No tak zostało zamienione te cele, zarząd tak postanowił, więc wiecie jak jest. Moi drodzy, zaczynamy ten odcinek starciem z Realem Betis, które sobie przesymulujemy szybko. Real Betis kontra Real Madrid. I wygrywamy! 3-2. Mikel Merino po raz kolejny uruchomił swoją kapitalną formę. Erling Haaland tym razem bez gola, ale perfekcyjne spotkanie zagrał Guterres i przede wszystkim Mikel Merino. Wielkie brawa. O to chodzi, żeby w takich momentach stawały na wysokości zadania też indywidualności, żeby były w stanie dowieść, dostarczyć tej jakości. Moi drodzy, mamy informację o tym, że Kubo w końcu wrócił na ten poziom, którego od niego oczekiwaliśmy jeszcze sprzed kontuzji, czyli 89 punktów overalla. Wrócił też na poziom sprzed kontuzji Vinicius Junior. No, mam nadzieję, że teraz nie pozostaje nam już nic innego, jak tylko po prostu ciągnąć dalej tę rywalizację i teraz już się nie poddawać. Moi drodzy, mamy informację o powołaniach i tych powołań jest kosmicznie, kosmicznie dużo. Oczywiście Inter Mediolan udało się nam wyeliminować, więc zaraz zobaczymy, na kogo trafimy dalej. Jeżeli chodzi o powołania do Hiszpanii, Rodri i Merino do Belgii, Courtois do Francji, Hernandez, Guterres i Bastos do Portugalii, Zaniolo do Włoch, Haaland do Norwegii, Zinchenko Ukraina, Pulisic United States of America i Fabinho Brazil. Więc jest sporo, moi drodzy, opcji. No dobrze, czy mamy tutaj już zatem losowanie co do następnej drużyny, z którą sobie zagramy? Chyba nie. Mamy informację o tym, że Kanio jest zachwycony ilością występów i okazji, jaką od nas otrzymuje. Zobaczmy zatem na Ligę Mistrzów, moi drodzy. Po Interze Mediolan przyjdzie nam się zmierzyć z Salzburgiem. No w końcu jakieś losowanie, które jest na naszą korzyść. Nie PSG, nie Chelsea, nie Manchester City, tylko Red Bull Salzburg. W Lidze Santander, la Lidze Santander aktualnie znajdujemy się na drugim miejscu w tabeli, mając dokładnie tyle samo punktów po 28 kolejkach, co liderująca FC Barcelona. Ale Duma Katalonii ma minimalnie lepszy bilans bramkowy. Naszym najlepszym strzelcem niezmiennie jest João Guterres. To samo tyczy się też naszego najlepszego asystenta, którym też jest João Guterres. Thibaut Courtois bije się tutaj z Marc-André Ter Stegenem o złote rękawice. No moi drodzy, sami widzicie, że Guterres stanął ewidentnie na wysokości zadania i daje z siebie ogrom możliwości. 2-0, kolejne czyste konto Thibaut Courtois. Bez bramki Guterres, ale kto wie, może asystował. Vinicius Junior, dobre wejście. Pojawił się z ławki rezerwowych Kanio, Pulisic i Zaniolo, więc idealny zestaw zmian. Tak przynajmniej mi się wydaje. Nie wiem, czy macie jakieś inne podejście co do tego tematu. Moi drodzy, no dobrze, zatem skoro mamy informację o kolejnym starciu, to... A, chciałbym was też przeprosić od razu. Jeżeli teraz w najbliższym czasie odcinki, które się będą pojawiać, będą nieco krótsze, to jest to spowodowane tym, że mam urlopową przeprowadzkę. Jak sami widzicie, mówiłem już ostatnio, że odcinki, które teraz nagrywam w tym miejscu, to są ostatnie odcinki, moi drodzy. Już się finalnie przeprowadzamy z Wrocławia do Warszawy. Piękne wspomnienia z tym miastem, piękne wspomnienia z tym miejscem. Kocham Wrocław całym moim serduszkiem i wiem, że kiedyś tu wrócę. Na pewno.
Piękne miasto, piękne miejsce, naprawdę, moi drodzy. No cóż, w każdym razie możecie na pożegnanie też zostawić tutaj kciuka w górę, więc jeżeli te odcinki będą krótsze, a raczej celuję w tak okolice 20 minut, to będzie to spowodowane po prostu tym, że staram się tutaj troszeczkę jakoś ten grafik do przodu wypełnić. Moi drodzy, dobrze, mamy informację o raporcie dotyczącym naszych młodych zawodników i warto się chyba im bliżej przyjrzeć, bo mamy tutaj kilka perełek, które cały czas ma tutaj zbalansowany poziom rozwoju. Na przykład Darek Adamczyk. No ty, Daro, sorry, z całym szacunkiem, ale z ciebie napastnik to nie jest. Z taką fizycznością? Ile ty masz defensywy? Ale ciężko, moi drodzy, popatrzcie, Daro ani nie jest dobrym napastnikiem. Dribbling też nie jest jakiś najlepszy. No nie wiem, może faktycznie jako ten cofnięty napastnik, cholera wie, tak ni w jedną, ni w drugą stronę. Mariano Santana, natomiast tutaj dobre strzały i dobre tempo to jest materiał na napastnika. Kolejny zawodnik to jest Jacek Wójcik. Jaca, co tam u ciebie słychać? Jaca, no wydaje się być na sensownej pozycji ustawiony. Wydaje mi się, że to jest jak najbardziej dobra propozycja dla Jacy, żeby zostać na obronie i w tą stronę, o, a może nawet na pozycji defensywnego pomocnika, bo jest tutaj trochę wszechstronnie Jaca uzdolniony. Kolejny to jest Damian Maciaszek i u Damiana Maciaszka z kolei, moi drodzy, to jest ewidentnie pozycja środkowego pomocnika defensywnego, nic więcej tutaj nie zmienimy, więc u niego możemy akurat ten rozwój tutaj zrobić, a z kolei zaplanowanego tutaj Jacka Wójcika nie musimy przemianować na tego defensywnego pomocnika, tylko zróbmy z niego nominalnego prawego obrońcę i tak będzie dobrze. I ostatnim zawodnikiem jest Jan Sikora. Chciałem powiedzieć Sykora, ale to przecież ni to Lech Poznań, ni to Wiktoria Pilsno. Moi drodzy, jeżeli chodzi o tych najlepszych zawodników, jest to aktualnie Fabiao Prestes. Mamy kilku tych naprawdę, naprawdę dobrych zawodników, prawda? Jest tutaj kilku takich naprawdę cacy. Moi drodzy, czas zatem przejść do kolejnego spotkania, ale zanim to mamy informację o rocznym wypożyczeniu do Tondeli, jakie dogadaliśmy z Jackiem Jaworskim, z Maksymilianem Jaworskim. Spoko, ja jestem jak najbardziej chętny na roczne wypożyczenie do Tondeli. Dobrze wiecie, że jeżeli chodzi o Tondelę, zawsze takim przychylnym wzrokiem na nią spojrzę. Symulujemy kolejne starcie ligowe. Zwycięstwo 3-2, bramki strzelił dwie Take Fusokubo, Vinicius Junior z golem, troszeczkę się nam zacięła ta maszynka do strzelania bramek, jaką jest Erling Haaland, od dłuższego czasu nie znalazł drogi do siatki Norwek i to może znaleźć swoje odzwierciedlenie w wyjściowej 11 na ten nadchodzący mecz, moi drodzy. Trochę tutaj pozmieniamy. Wiley, ja ciebie chcę sprzedać, mordo, więc to wiesz, To my się tutaj raczej nie dogadamy na jakąś nową umowę. Nie, co to nie. Moi drodzy, no dobrze, w miejsce Erlinga Haalanda wpuścimy sobie zatem Zaniolo i kolejnym zawodnikiem, który zagra, będzie Vence Dor, bo on z kolei jest już tutaj mocno, mocno wstrząśnięty i tak nawet trochę zmieszany, że nie dostaje tych okazji do gry. Rodri rozwinął się na 91, to jest akurat bardzo miłe zaskoczenie. Czy mogę jeszcze tutaj kogoś zmienić? Czy mogę tutaj jeszcze coś poprzestawiać? Może zrobimy to na takiej zasadzie. I moi drodzy, teraz ruszymy takim składem, jaki widzicie na załączonym obrazku, na ten pierwszy... O nie, ja to zapisałem tutaj, Chryste, chciałem to zapisać w składzie meczowym. No trudno, dobrze, przywrócimy to później. Na Estadio Santiago Bernabeu mierzy się Real Madrid z Salzburgiem, wygrywamy 2-1, a Zaniolo okazał się być odpowiednią osobą, tak samo jak i Vence Dor. Dwóch zawodników, którym daliśmy szansę, moi drodzy, spisali się po prostu perfekcyjnie, więc i Vence Dor, i Zaniolo w wyjściowej 11 zostaną na trochę dłużej. Ale te pozostałe ustalenia w składzie trzeba zmienić, więc moi drodzy, przejdziemy tu. Fabinho akurat zamieni tutaj się ze Skriniarem, tu Zinchenko, dobrze. Wszystko wraca do normy, no! Nawet Sebastien Gale wraca do normy, więc jak już, moi drodzy, Gale się leczy, 82 punkty overalla, więc ta kontuzja bardzo, bardzo zahamowała jego rozwój niestety. No ale jeżeli już Gale wraca do normy, no to, moi drodzy, to jest dla nas bardzo ważna informacja, że ten młody zawodnik
lada moment będzie cały czas zdolny do gry na tym najwyższym poziomie. Odrobina rekonwalescencji, 11 tygodni i będzie z Galeta znowu naprawdę rasowy defensor, który w przyszłości będzie musiał wskoczyć za Skriniara. Mamy, moi drodzy, raport dotyczący młodzieży, kogo tutaj mamy, jakie informacje. Po raz kolejny Polska, Maciej Czajkowski, odrzucamy, Michał Walczak, odrzucamy, Przemysław Pawłowski, odrzucamy, Simon Sikora, Tadeusz Zając, bierzemy, kapitalny bramkarz, i Fabian Kołodziej również może zostać. Kolejni to są Hiszpanie i u Hiszpanów mamy Jesusa Jimeneza. Kolejny jest Ramiro Alvarez, ale nie zdecydujemy się na podpisanie tego młodego zawodnika. I moi drodzy, no dobrze, trzech potencjalnie uzdolnionych młodych zawodników, to jest dobry chyba bilans zysków i strat. Zacznijmy od Tadka Zająca, który faktycznie wygląda wyśmienicie. Tadek Zając ma, moi drodzy, 65 punktów overalla tak na tu i teraz, więc trochę się nam trafił taki diamencik. Natomiast pan Jesus Jimenez, u pana Jesusa Jimeneza ja widzę przemiankę na środkowego obrońcę jak nic. A pan Fabian Kołodziej z kolei to jest zawodnik, który rozbudza moją wyobraźnię, też chyba bardziej w roli środkowego pomocnika, środkowego obrońcy. No dobrze, moi drodzy, patrzę tutaj po potencjale, patrzę po overallu i widzę, że z niektórymi zawodnikami być może będziemy musieli się niedługo pożegnać, ale wszystko w swoim czasie, moi mili. Na to jeszcze przyjdzie pora. Dobrze, kolejne starcie ligowe. Nie mamy Haalanda w wyjściowej jedenastce, bo Zaniolo zagrał ostatnio kapitalnie. Vencedor też wykorzystuje swoją szansę i mam nadzieję, że dowiozą w kolejnym meczu. 3-1, moi drodzy. No dobrze podziałało posadzenie Haalanda na ławkę rezerwowych, bo gdy tylko ten wkroczył w miejsce Zaniolo, zapakował od razu dwa trafienia. Do tego Kanio w miejsce Guterresa, Zinchenko za Guardiola. W porządku, moi drodzy. Szkoda, że bez czystego kąta, szkoda tej straconej bramki w 85. minucie, ale nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Moi drodzy, mamy kolejną informację, tym razem o wypożyczeniu Jaworskiego, który faktycznie uda się do Tondeli. Kapitalnie. A teraz czas na rewanżowe starcie z Salzburgiem. Weźmy sobie udział w konferencji przedmeczowej, moi drodzy. I teraz, moi drodzy, możemy już na spokojnie przejść do tego pojedynku. Więc teraz, moi mili, mamy skromną zaliczkę wywiezioną z Madrytu. Musimy teraz w Salzburgu pokazać klasę. Proszę bardzo. Co do składu, myślę, że może teraz już wrócić Erling Haaland. 95 punktów overalla u Erlinga Haalanda. Prawdziwy potwór. Więc wróci Erling Haaland do wyjściowego składu na Ligę Mistrzów. No i w porządku, to będzie dokładnie tak wyglądać. Sebastien Galle może też zostać tutaj na ławce rezerwowych umiejscowiony, żeby ewentualnie pojawić się w trakcie trwania tego meczu, w zależności od tego, jak to wszystko będzie przebiegać. Moi mili, zatem Red Bull Salzburg kontra Real Madrid. Zacznijmy od składu gospodarzy. Mandr, Capello, Eugene, Piątkowski cały czas, Guindo, Van der Bremt, Bergende, Mangala, Diene, Jaremczuk i Arezzo. Oj, myślałem, że już się tam rozpędzą nasi zawodnicy. Na ławce rezerwowych tacy piłkarze jak Jansen, jak Coufal, Wisser, Seśko, więc mamy kilka nazwisk, które powinny mówić coś nawet największym spotowym laikom, którzy oglądają tylko co jedną kolejkę Ligi Mistrzów w środowe spotkania. Bo mamy tutaj kilka naprawdę, naprawdę dobrych nazwisk. No, a Piątkowski Polakom też wiele mówi. A teraz dośrodkowanie w pole karne. Jest rzut karny. Jest jedenastka, moi drodzy. To jest kapitalna okazja do strzelenia bramki, ale nie będzie egzekwował tej jedenastki, moi drodzy, João Guterres. Co to, to nie. Chciałbym, żeby tę jedenastkę teraz egzekwował Erling Haaland, żeby powrócił do tej formy strzeleckiej. Erling Haaland! Moi drodzy, mamy otwarcie wyniku, 12 minuta, Erling Haaland pakuje piłkę do siatki, w porządku, jest okej, dobrze wykonany rzut rożny, rzut karny, więc możemy spokojnie sobie wrócić do symulacji, w porządku. W dwumeczu już 3-1. Oj, ale teraz Salzburg trochę za dużo ma przestrzeni. Zbytni komfort oni poczuli, matko boska. Na całe szczęście Arezzo nie zmieścił tej piłki w siatce. Ale na pewno gorąco się zrobiło naszym defensorom. Kapitalnie Erling Haaland, 21 minuta, Norweg. Być może rozpędza się po hat-tricka w tym spotkaniu.
Ma jednak to coś, gra Erling Haaland przeciwko swojej byłej drużynie, bo przecież w Salzburgu święcił ogromne sukcesy. Z Salzburga został wykupiony do Borussii Dortmund. I w jednej i w drugiej drużynie strzelał bramki na rozpoczęcie swoich przygod z Ligą Mistrzów. I o ile się dobrze orientuję, to w barwach Realu Madryt była identyczna sytuacja. No wiemy, że w barwach Manchesteru City tak samo. Guterres, dobry rajd. Jezus Maria, myślałem, że to już się zakończy tym trafieniem na 3-0. Tak się jednak nie stało. Erling Haaland, ty będziesz strzelał? Na to wychodzi, strzelał Erling Haaland. No to już naprawdę jako wielofunkcyjna maszynka działa Norweg. Strzały, dośrodkowania, egzekutor jedenastek. Oj, 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 a nie, dobrze, jednak udało się tę piłkę wyjaśnić, zażegnać zagrożenie chwilowo. Vinicius Junior, Vencedor. Dobra piłka i mamy bramkę. João Guterres, nasz ulubieniec. 45. minuta. Pakuje piłkę do siatki, moi drodzy. Nic się tutaj już nie zmieni. Czas zatem, moi drodzy, przejść do zmian, bo chciałbym zrobić zmiany, żeby przeprowadzić... Nie, proszę bardzo, ja chcę sobie tutaj z powrotem wrócić i chcę zrobić sobie... No to w sumie mogę zrobić te zmiany już tutaj, niech będzie. Ale nie liczmy tego jako wkroczenie w mecz, bo ja już stąd wychodzę, tylko nacisnąłem zamiast trójkąta kwadrat. Moi drodzy, niech będzie kolejnym zawodnikiem, który zostanie wpuszczony za Zaniolo na te prawe skrzydło. I może być Kanio wpuszczony w miejsce Vencedora. No i bardzo ładnie, moi drodzy. Zobaczmy sobie jeszcze te piękne zmiany. Potrójne, wkroczone od razu dały nam tutaj o sobie znać, więc już teraz nie ma co tutaj zbędnie przesiadywać, tylko wkraczamy z powrotem do symulacji. Otóż to. A z drugiej strony, to dlaczego by nie? I tak czy siak się zbliża ta 20 minuta, więc może warto by było jednak trochę się chociaż z tą piłką pobawić. Vinicius Junior, o nie, no coś ty zrobił, Capaldo! Faul, mamy rzut wolny, ale Capaldo przy pierwszej okazji kontuzjował Viniciusa, on się dopiero co wylizał. Nie, no ja nie... Ja nawet nie mam jak go zmienić! Jak ja mam zmienić Viniciusa? Jak chłop jest połamany, a ja nie mam zmian. No nie mam zmian już, tak? No moi drodzy, zmiany, które zrobiliśmy przed chwilą, już wkroczyły w życie. Pojawił się i Zaniolo, i Kanio, i Gale, więc ja nie jestem w stanie tutaj zrobić absolutnie nic. I teraz się zastanawiam, co to oznacza dla tego meczu. Czy ja tutaj będę musiał grać z kontuzjowanym Viniciusem Juniorem, czy będę grał w dziesiątkę, czy o co chodzi? Mamy zmianę po stronie drużyny z Salzburga. Teraz kapitalna piłka na przedpole zagrana do Kanio. Kanio strzał zza pola karnego, ale niestety przeniósł tę piłkę nad bramką. No moi drodzy, no tak, Vinicius Junior jest kontuzją. Chociaż nie, no, niby mu ta kontuzja minęła. To teraz nie wiem, zdecyduj się. Gale, wielki powrót do jedenastki Realu Madryt po długiej kontuzji. Vinicius Junior trochę się szklany zrobił niestety w tym sezonie. Dobre wypuszczenie Guterresa na skrzydło. Czekamy tam na Erlinga Haalanda. Na przedpole jednak Guterres zabiera tę piłkę. Zaniolo, lewa noga. Zaniolo! I to jest dokładnie to. To jest ta magia lewej nogi Włocha. Wielokrotnie już nią zdobywał bramki i po raz kolejny pokazuje, że strzałem finezyjnym z takiej odległości jest w stanie zagrozić. Moi drodzy, 4-0 w drugim meczu, moi drodzy. Real Madrid pokazał swoją dominację. Zastanawia mnie, dlaczego w takim razie na Estadio Santiago Bernabeu było tak skromnie, ale może to była po prostu cisza przed nadchodzącą burzą. Vinicius, czy ty żyjesz? Wygląda na to, jakoby Vinicius żył. Ojo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 j
Kapitalnie. Teo Hernandez zabiera tę piłkę. I Zaniolo. Guindo.
Będzie dośrodkowanie Zaniolo w pole karne, ale nie zamykał tego. Będzie gol! Vinicius Junior, co za zamieszanie. Wykorzystane w polu karnym przez Brazylijczyka. Mimo urazu... A, chłop jeszcze... No proszę, bylebyś nie skończył jak kapustka. Fatalne zamieszanie w polu karnym, kompletne nieporozumienie jednej i drugiej strony, moi drodzy, w dwumeczu mamy już 7-1. Ej, to ciekawe, czy przez pryzmat tego, że mam już wykorzystane wszystkie zmiany, FIFA mimo już przyznała kontuzję jakby Viniciusowi Juniorowi w wyniku tamtego wślizgu i tak dalej, czy zdecyduje się, że jednak to anuluje? Mangala, strzał, gol! Courtois bez czystego kąta. No to wściekły będzie. Będzie wściekły, moi drodzy. Arezzo niestety dopiął swego. Hakimi. Do Guterreza. Jest tu Zaniolo. Przedostanie się tej piłki do Erlinga Haalanda. Ale Haaland, dlaczego w taki sposób? Kurczę, w sumie jakby jeszcze Haaland z hat-trickiem wyszedł z tego meczu, to nikt by raczej tego za złe nie miał, co? Van der Bremt. Rozpędzony Capaldo. Dobra piłka zagrana do Seśko i teraz było bardzo blisko takiego samego nieporozumienia po naszej stronie, jakie przed chwilą miało miejsce w 11, a raczej w 16, przepraszam. Salzburga, Zaniolo, jest już w polu karnym, Zaniolo, czekamy na Erlinga Haalanda, Erling Haaland, ale broni golkiper Salzburga, jeszcze Rodri, na przedpole, Rodri, rozciągnięcie do João Guterresa, Guterres, Haaland, Haaland, ale Eugene to też broni, nie dadzą Norwegowi wpakować tego trzeciego gola. Seśko. Van der Bremt. Van der Bremt. Zaniolo. Kapitalnie, moi drodzy. I teraz rozprowadzenie tej piłki. O to chodzi. Hakimi. No nie do końca. Nie do końca jednak o to chodzi. Hakimi. Spróbujmy. Może jednak tego hat-tricka się uda tutaj jakoś wyłuskać. Hakimi. Niech nas obiega ten Erling Haaland. Jeszcze jest piłka wybita, moi drodzy. No nie, to będzie koniec. Mimo wszystko udaje się nam awansować do półfinału Ligi Mistrzów. Myślę, że to był tak czy siak gigantyczny sukces dla ekipy z Salzburga, że w tym ćwierćfinale się znaleźli. No ale tutaj to musieli uznać wyższość ekipy z Madrytu.